Hej, cześć, siankom, a wszystkim ludziom, ja jestem Lufty, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina trzeciego. Jak widzicie, znajdujemy się na audiencji jeszcze i udajemy się w poszukiwaniach Ciri, córki Pawetty, podopiecznej Wiedźmina Geralta z Rivii. Ambasador Faratre, Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojnę i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Właśnie chciałem się tu trochę rozeznać, jak to wygląda ogólnie, jak to jest podzielone teraz. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radovid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radovid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. Na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radovid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radovid, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. No pięknie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy?
Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Wow. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Co tekst? Jednym słowem, jak widzicie, okupacja trwa. Redania zajęła Kedwen. No, Nilfgaard zajął Temerię. Jednym słowem, wojna na całego. Tu przeniosłem kamerkę po drugiej stronie obrazu, bo postanowiłem, że chyba tak będzie jak lepiej. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Kejar Herzere, pan Lid. Udaj się do Velen. Ale tu jakaś misja jest jeszcze. Zaraz pogadamy, zobaczymy. No, Quinta mogę pograć. No dobra, no. Chcę grać w karty. Zagrajmy w Quinta, zobaczymy. Witaj w panelu budowy talii Quinta. Gracze w Quinta mają własne specjalne talie. Tu możesz budować osobną talię dla każdej z trzech klaski. Nilfgaardu, Królestwu Nocy, Potworów i Skowiatel. Eliana przyłączy mi taliami. Każda talia ma unikalne karty, które charakteryzują się innym stylem gry. Każda talia ma również swoje zdolności. Nilfgaard wygrywa rundę, która kończy się remisem. Królestwa Północy odbiera dodatkową kartę po każdej wygranej rundzie. Skojatel decyduje, kto ma pierwszy ruch. Potem na każdej rundzie losowo wybierana jest jednostka na polu bitwy. Każda talia ma dowództwo. Dobra, to nam brakuje. Właśnie. W tym wypadku to mamy i rozpocznij grę. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Ile kart on ma? 10, a to jest 10. Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. Umieszcza obok kartę o tej samej nazwie. Aha, tak. Chcę wymienić kartę. Chyba gęstą mgłę, tak. Jerpen, pięknie. Początek rundy, zaczynajmy! Jerpena mamy. Młody emisariusz na wejście. Nie, trybusze to nie. Trybusze zostawimy. Szpieg dostaje się do obozu twojego przeciwnika i zwiększa jego ogólną. W zamian możesz przyciągnąć dwie dodatkowe karty. Takie jaja, to nie. To na tyłach wroga musimy dać. Spróbujmy tak.
Szpiega mamy. Ja mu też może szpiega podrzucę, co? Kolejnego szpiega mi podrzucił. A to skurczy synek. Jak to mi się tu nie będziemy bawić? Dźwig spasował, ja mam 15. Chyba ja spasuję. Wygrałeś tę rundę! A jakże? No spoko. Dzięki za losie, które jest... Tak. Taką kartę. Mam Sheila de Tankerville. W kartach, tak? Ja zaczynam. Na rozgrzewkę dodamy. Chcę to wygrać w dwóch rundach, byłoby szybciej. Ale ma więcej kart, cholera. Jest ta mgła. I na rozgrzewkę, no nie? Wow! Skąd mam taką kartę? No to skurczy syn. Dobry jest. Tak się chcesz pobawić, to się pobawimy, no. Nie chcę tu dobrych kart zużywać. On ma dowódcę Myra, to jeśli będzie remis, wtedy on to wygra. Który był Shedan. Dziesięć, kłótwo, dobry jest. Hihihi, 14 remis. Taki ty koleżko mocny? Ile 10 jest tam? O horroro. O horrora. Sabrina Grevis, ich te przerałem już to. Jezu, Leto z Guletty. Porażka, no. Ej, tu się udam jeszcze, jak my to wygramy, spokojnie. Nie mogę tu pobiegać? Sege, gotowe. A, bo tu szybka podróż, to jest oddzielna, widzę. Ta w takim wypadku. Ale może inaczej to zróbmy. Zróbmy to tak, sprawdźmy jakie zadania mamy. Przede wszystkim... A, w takim wypadku tylko mogę do Velen. Myślałem, że nie muszę się udawać do Velen. Myślałem, że będę mógł sobie umyć się do Nowigradu. Naszej psie psiuły. Chyba chodźmy do Velen. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie.
Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwanie. To było golony. Zasłyszane rozmowy dostarczają czasami informacji o nowych zadaniach. Fajna sprawa. Fajna sprawa, naprawdę. Ładowanie, teraz przenosimy się do Velen. Bardzo ciężka, jeśli chodzi o jakość, znaczy jakość gry, o wczytywanie. Bardzo duży obszar, co wolniej wczytuje i to może być problem tej gry, ale mam nadzieję, że tym razem, mam nadzieję, że bardzo owłosiony nie jestem. No niby się jeszcze nie goliłem, no. Tak więc ja się często nie golę. Nie lubię się często goli, potem taka skóra jest dziwna. Ile to się będzie wczytywać? Serio? Prawie wszystkie eliksiry, petardoleje można ulepszać. Wow. To by się spodziewał. Patrzcie co ja mam tutaj, jak gram. Mam smurfetkę. O. Widać? Widać. Smurfetka. Velen, 5 dni później. Jezu, 5 dni aż jechałem tam. Serio? Velen to jest taki oddzielny obszar taki, powiem wam. I kruki. Drzewo w środku, cholera. Masakra. Jedź, płotka. Jeszcze nie pojedzie płotka nasza, bo muszę rozdać tutaj naszej postaci punkty. Mamy dostępne 2 punkty, dokładnie. Ja tu chyba dalej roznam Wigni, chociaż nie może Quento, chyba bym to tutaj poderajcował. Potem będą fajne. Ale Irden wydłuża czas trwania o 5 sekund. Nie bym to tutaj poddał. Słuchaj, tak. Na pewno się tutaj też przyda. Deszcz ma niby padać, a tam... Zobaczcie, tam dużo jest strasznie takich... Udajmy się do karczmy na rozstajach. Nie, miałem zejść. Płotka tam. Wow, niezłe mam już. Niezłego speeda mam. Ja sobie sprawdzę, gdzie jest ta karczma przede wszystkim może, tak? Mapa świata. Fajnie, że ta szpada tutaj wykorzystali do tego. Tutaj jest, tak? A, tam jest daleko, ale udam się tutaj na razie do tego. Muszę sprawdzić tutaj po prostu zadania. Poboczne, może to poboczne, no ale może to są jakieś zadania. No więc zeszło, tablica ogłoszeń. Co tu jest? Obwieszczenie, obieczyli się co? Co nie? Zważ co mówisz. Krzyk. Coś tam, zaginiona żona, pomóż się dobrze ludzie. Kto widział, żyw. Czy tu pogadamy, ja co tu się nic dzieje? Nie zrobiłem! Ludzie, tutaj coś się dzieje, czy co? Wieś Jawornik. Hopka. Zaraz płotka przyjdzie. Ależ wieś, ja pizdę. Naprawdę.
Chodź, płatka. Dalej. Że ten gryf się nie popsuje? Nie spodziewałem się, powiem wam. Nie widzisz, że kapłan się modlił. Ej. Nie, zegar mi się myli. Zobaczę, może jakąś misję dla nas będą mieli. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spaleciała? Będę przy moście do Nowigradu. Udaj się do karczmy na raz, tak, no udamy się do tej karczmy może. No, przyspieszmy troszkę to. Tego biegusia. Tutaj coś się dzieje, też gdzie to tam to jest. I co, paskudzie? Siądź. Wow! Wow! O skurczysyn! Ale zostałem wydymany. Nie powiem, że nie. Sam siebie wydymałem, że tak powiem. Się skugniam. Bo się komuś tu pomedytować nie chcę. Nie znam tego pana. Alt się długo wczytuje, uje. To jest właśnie problem gier, jeśli chodzi o obszar, bo po prostu dużo zajmują, no nie oszukujmy się. No ale no, co zrobimy? Jeśli dla takiej gry ja mam tyle czekać, nie ma problemu. Pięknie jest oddany ten klimat wojny, kurde. Chociaż nigdy nie byliśmy na wojnie, to też nie wiemy, jak to mogło wyglądać, ale myślę, że to jest chyba gra, która najlepiej oddaje wojnę, oprócz Call of Duty 2. Piątki. Myślę, że oprócz tego to najlepiej oddaje wojnę. Może nie tylko takie gry, no. Wiadomo, Battlefield też fajnie oddawał, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, Medal of Honor pięknie też oddawał, właśnie. Dalej, płotka, dalej! Ja chcę przejdę przez to rozstaje. Ja to sobie wezmę to, co ja mam zająć. A nie w tę stronę, dobra. Ja to sobie muszę nowy znaleźć. Dobra, ja sobie przebiegnę tędy może. Przy okazji od razu rozdam tą... Sam rozdać. Co my wtedy daliśmy? Quen, tak? Tak, Quen. Tak, zatwierdzę. Bo ja pójdę oczywiście w sztukę kota, kurczę. Może przy okazji byśmy pomedytowali. Chodź jeden H. Kurde. No, dobra, to najważniejsze. Ale ja chcę przy okazji ekwipunek zmienię. Ale mam tych dużo, rzeczy tam. Oleje to są jakieś. Olej przeciwko upiorom. To czy mi się nie przyda, ale
Nie, może chleb wezmę na razie zamiast jaskółki. I sok zamiast tego. Tak, bo na razie gromu nie będę używał, to przy jakichś lepszych potworach będę używał tylko. Odsuń się, nie widzisz, że kapłan się modli. Wezmę szybko tak ogarnę. Zajm. Gdzie? Tak w ten sposób to przesunąłem, bo to już było. Czekaj, zapiszę sobie. Dobra, i przebiegnę tam, gdzie mieliśmy przewiać. Ale to jest potworów dużo. Jak widzę na te znaczniki, naprawdę jest dużo potworów. To może się okazać drobnym kłopotem, no nie? Ale... Dawno nie grałem i dlatego tak. Teraz trochę. Kogo to idzie? Dobra, udało się. Podniosę co tu jest. Lisie blekotu. Kieł potwora, dobra. Co się temu panu stało? Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne. Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Werdun. Służyłem w 10. Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastwę utopcom. Pomogę ci. Dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. A co zawsze takich kwestii się przydano, nie? Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Ej, no wiem, że jakiś haj dostanę, a to... Chodź, płotka. Czekaj, tylko sobie wezmę... Jaskółcze ziele się przyda. O, rara. Niech się renegeruje moje życie. Dlaczego ja nie mogę wskoczyć na płotkę? Bojka nie było. Jedź koniku, jedziemy przez las. Jakoś tędy to ma być. Chyba tutaj. Jesteśmy na rozstajach z Velen. Jaśko, Hanka, wracajcie do chaty! Rychło! Rychło. Ja tu zaraz sprawdzę te zadania w takim wypadku. Jakie tu mam zadania teraz poboczne? O właśnie, śladami Cili. Dowiedz się, czy Cili przebywa w Velen. Dowiedz się, czy Cili przebywa w Nowigradzie. Dowiedz się, czy Cili przebywała na Skalaik. Okej. Okay. Niektóre zadania mogą być za trudne na danym etapie. Każde zadanie posiada sugerowany poziom umiejętności postaci, umieszczony pod nazwą zadania. Kiedy osiągniesz ten poziom, dane zadanie będzie dla ciebie odpowiednie. O kurde, kierunek Skalaik. Odnajdź statek. Ile zrobiłem? Czyli Geralt dotarł do największego miasta północy, do Nowigradu. Aby opisać, czym jest Nowigrad, trzeba
wyspę wylać. Morze Atramentu, dobrze. Czyli ja tu na razie... Zobaczymy, co tu będzie. Stosy pogrzebowe. Gwint partyjki z karczmarzami. Zlecenia zgniony brat 33 aż. Ja pizdę, ładny trzeba mieć w porządku. A najpierw trzeba się dowiedzieć, czy Welen, a potem dopiero trzeba się dowiedzieć, co. Porozmawiajmy z kartą. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zdroje. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy w spodniach też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Ha! Słyszeliście? Jaśnie wielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów w śmieciu. Bolo, słyszałeś to, co ja? Precz stąd, bo zabiję. Noż kurwa, dosyć tego! Nie przeginaj małej gody. Dobrze. Nie w wypadku... Muszę alchemii użyć. Dobrze, to w takim wypadku tu zamienimy sobie szybciutko. Groma też se wypijemy. Jak do chuja? To by było na tyle. Ty wiesz, co będzie, jak się Baron dowie o tej jatce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Gdzie jest Henryk? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Hendrik? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Ale pięknie, odszukaj agenta we wsi Wrzosowa. A, żebym go szybko, żebym ich pociągnął.
powiem, że no szybko, żebym ich pociupał. O cholera. Wybierz Quena. Cię pobawimy. Wow, co wykończenie! Wow! We like to party. Dziękuję. Według mnie został wydymany. Takie są fakty, więc kochani, tam to będę wam dużo mówił. To by było na tyle w tym odcinku. Ja już wam dziękuję, zostawcie coś po sobie, zostawcie jakiś komentarz, subnijcie, czy coś takiego. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć i czołem!